Zbawienie i odkupienie. Jezus wziął wszystkie nasze słabości i grzechy, wszystkie nasze trudy dnia codziennego na swoje ramiona. Ten krzyż będzie elementem dekoracji na Triduum Paschalne i ma on nam o tym przypominać, że każdy zawieszony krzyżyk to jest ten ja. To jest moja miłość, mój grzech, moja łza, moje odkupienie przez Jezusa. Moi drodzy, to ma być symbol naszej wiary. To nie tylko ma być krzyżyk uwieszony, ale to ma być symbol wiary, że jak przyjdziemy na Triduum, będziemy adorować grób i popatrzymy na ten krzyż, to przyjdą wspomnienia, smutki i radości. Przypomnimy sobie tą drogę krzyżową, to, że może ktoś umierał w naszej rodzinie, to może, że było trudne wydarzenie. I Ty dałeś radę, bo przyszedłeś. Jeśli, moi drodzy, ktoś nie ma krzyżyka z takim przywieszką, można te krzyżyki, tak jak mówiłem na początku drogi krzyżowej, przynieść w niedzielę Panu Marianowi do zakrystii. Później, kiedy będziemy robić dekoracje, powiesimy je tam na tym krzyżu. Zachęcam, żeby się nie wstydzić, nie bać się, ośmielić się w wierze, aby tą wiarę przekuwać w czyn. Teraz będziemy śpiewać poszczególne pieśni, a każdy, jeśli uważa, że chce powiesić ten krzyżyk, niech przyjdzie, powiesi. Teraz udzielę błogosławieństwa, a później już można się rozejść do swych grobów. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, żeśmy wytrwali, że nas deszcz nie przegonił. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków, moi drodzy, to jest opatrzność Boża i niech ta opatrzność Boża nas prowadzi. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczyni, czynem zasmuci, albo w czym zawini. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś zasłuchaj.
jam dla Cię spuszczam.